Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali temat związany z jak żyć w ostatnich dniach na ziemi. Część siódma, pokorna postawa. W dniu dzisiejszym będziemy mówili o tej pokornej postawie, o której wiele wersetów Pisma Świętego nam podaje. Nim przejdziemy do głównego tematu, poruszymy zagadnienie dwóch zasłon, którymi człowiek jest zasłonięty, kiedy szuka Słowa Bożego, prawdy szuka i chce właśnie, aby te tajemnice Boże były odsłonięte przed nim, aby Duch Święty mógł go oświecić całkowicie, aby poznał wolę Bożą i w konsekwencji zdobył zbawienie wieczne. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę, że jego rodacy są, jakby powiedzieć, zasłonięci zasłoną, ciemnością, że głoszenie Słowa Bożego na nic się nie zda, że bardziej oni chcą go zabić, niż przyjąć jego słowo. I do dnia dzisiejszego, możemy to za nim powiedzieć, do dnia dzisiejszego religia mojżeszowa nie akceptuje apostoła Pawła, nie akceptuje nauki Jezusa Chrystusa, aż do czasu, gdy się nawrócą. Zasłona zostaje zdjęta. Wiele osób spośród nich przyjęło Słowo Boże głoszone przez Jezusa Chrystusa. Pierwsza zasłona to jest zasłona niewiedzy. Musimy przyznać, że istotnie niewiele o nim wiemy. Troszczymy się o wszystkie możliwe sprawy, angażujemy się w nie całkowicie, ale czy z równie poważnym zaangażowaniem słuchamy, czytamy, pytamy i usiłujemy zgłębić, kim jest Jezus, jesteśmy w stanie niewiedzy w stosunku do Niego. Jesteśmy uczniami Chrystusa. I jeżeli ktoś w szkole był, to wie, że niektórzy uczniowie są bardzo pilni, niektórzy tak, aby. Ci pilni, już można po ich zeszytach, po ich książkach, po ich stosunku do nauki zrozumieć, że tu mamy naprawdę bardzo zaangażowane osoby. Tak samo i w wierze chrześcijańskiej, tak samo musimy się zaangażować. To nie jest tylko studiowanie Pisma Świętego. Mamy po prostu się zaangażować w to wszystko. Zapisywać, notować to wszystko. Ja mam dziesiątki grubych notesów z moimi własnymi przemyśleniami, własnymi studiami, własnymi zapisami. Kiedy przychodzę na nabożeństwo, zawsze notuję wszystko. Takich notujących bardzo mało. Ja byłem ostatnio na nabożeństwie. Na około 30 osób uczestniczących w tym nabożeństwie tylko właśnie jeszcze jedna osoba notowała, a resztę to tak można powiedzieć bez niczego. I jak długo trwa wpływ takiego kazania? Czy potrafimy sobie później przypomnieć to wszystko, przestudiować, zgłębić, może jeszcze poszerzyć to wszystko? Co mówi Salomon na to? Źli ludzie nie wiedzą, co słuszne, lecz ci, którzy szukają Pana,
rozumieją wszystko. Czyli źli ludzie nie chcą wiedzy. Wiedza im jest niepotrzebna. Przyjdziemy i do domu, tam żadne książki nie znajdziemy. Nic on nie czyta. Telewizor tylko to jest jego źródło wiedzy. Lecz ci, którzy szukają Pana, rozumieją wszystko. Szukają, zgłębiają. Ja już ponad 50 lat studiuję Słowo Boże i tego końca nie widać. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiele osób tak samo może powiedzieć. Nie wie, co czynię. Czy on jest świadomy? Czy ty wiesz, co mówisz? To są bardzo ważne rzeczy, aby nie być w niewiedzy. Nie zrzucać odpowiedzialności na drugie osoby. Kolejną, drugą zasłoną jest to, że sądzimy, że wiemy, a naprawdę jesteśmy tylko przyzwyczajeni do pewnych słów, wydarzeń, wypowiedzi. I to przyzwyczajenie, które uniemożliwia wszelkie świeże wrażenie, zasłania nam spojrzenie jeszcze bardziej skutecznie niż niewiedza. Jesteśmy przyzwyczajeni. A, bo tak moi ojcowie robili, tak samo ja robię, bez żadnego zastanowienia się głębiej nad tego. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. To są właśnie te dwa elementy poruszone. Nieświadomość, zatwardziałość. Ktoś jest nieświadomy tego? Nieświadomy? Nie ma żadnej wiedzy? Nie interesuje się tym? I jest zatwardziałość. Jego serce jest twarde. On nic nie przyjmie. To jest właśnie obrazek z tytułu reformacyjnych ruchów, gdzie ludzie przychodzili, to nie było rytuał nabożeństwa. To było studiowanie, dyskutowanie z Pismem Świętym. Niektórzy to naprawdę poświęcali bardzo dużo czasu na zgłębianie Pisma Świętego z pomocą Ducha Świętego. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Osoby, które krzyczały o ukrzyżowaniu Chrystusa, apostoł Piotr mówi, że to byli nieświadomie działali. Tak samo jak przełożeni, nieświadomie działali. Oni nie wiedzieli, co robią. Była na nich zasłona położona. A teraz ta zasłona przez Ducha Świętego została zdjęta. Czy my chcemy, aby taka zasłona z nas zdjęta była? Poznamy prawdę, a prawda nas oswobodzi. Ta zasłona zdjęta z naszych oczu i zobaczymy, gdzie my w ogóle się znajdujemy. Obecnie przejdziemy do zagadnienia związanego z pokorą. Co to jest pokora? Dlaczego ta pokora jest bardzo ważna? Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swoje. Tak mówi psalmista. Bóg prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Tak nauczyciel chce z uczniem współpracować. Nie męczyć się z uczniem, który jest zawzięty, nie chce mu się, woli wagarować, aby, ale Bóg współpracuje z tymi, którzy są pokorni. Pokorni odnoszą się do Boga. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Tu mamy wspaniałą nadzieję. Pokorni odziedziczą ziemię. Pokorni wejdą do Królestwa
niebieskiego. Czy nie jest wspaniała nadzieja? Tak więc mamy się uczyć pokory. Pokory w stosunku do Boga. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Chrystus mówi o sobie, że jest cichy i pokornego serca. Każdy z nas ma uczyć się od Chrystusa, ma studiować Jego życie, słuchać, czytać, zgłębić naukę Chrystusa. Studiujmy Ewangelię pod kątem, co ja mogę dla siebie tam znaleźć, co ja mogę dla swojej pokory wprowadzić do swojego życia, jakie elementy są wartościowe dla mnie, co mogę w pierwszych krokach zrobić. Nie oczywiście wszystko, bo to jest szkoła Chrystusowa. W szkole wykłada się od prostych rzeczy coraz bardziej skomplikowane. W pierwszej klasie podstawówki nie wykłada się całek rachunku różniczkowego czy skomplikowanych operacji matematycznych. Proste zadania, kiedy to opanujemy, możemy iść dalej. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdy mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Pycha jest. Kto to jest? Faraon kiedyś powiedział: kto to jest Bóg, abym go miał słuchać? Bo co to za Bóg? Ja jestem tu Bogiem na ziemi. I teraz przejdźmy do definicji pokory. Stan psychiczny polegający na odczuwaniu własnej małości, niższości, uniżona postawa wobec kogoś, czegoś, brak buntu wobec przeciwności, potulność, uległość, uniżoność. Pokora w Piśmie Świętym to podstawa stanu umysłu wobec Boga i ludzi, jest przeciwieństwem pychy. Pokora jest bardziej stanem ducha, postawą życiową, wyrażającą nasze przekonanie na temat otaczającego nas świata, jak również ogółu istot go zamieszkujących. Jestem pokorny, a zatem uznaję, że wszyscy ludzie są równi i podlegają tym samym prawom. Pokora jest uznaniem ludzkich ograniczeń ciała i umysłu, ale także nadrzędnej roli człowieka w świecie przyrody, nakładającym na niego prawa i obowiązki. To jest świecka definicja pokory. Stan umysłu w stosunku do Boga, w stosunku do ludzi, w stosunku do otaczającego świata. Wszyscy jesteśmy równi, nikt się nie wywyższa. Wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami. Pochodzimy z jednego ojca ziemskiego, a naszym duchowym ojcem jest sam Bóg. Przejdźmy obecnie do kilku przykładów biblijnych osób, które wykazały nadzwyczajną pokorę w obliczu przeciwności. Pokorny Job i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stamtąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Na Joba przyszły różne doświadczenia. W rodzinie, w jego majątku. No, tragiczne sytuacje. Została mu żona, która jeszcze tam go naciskała na jakieś złe wypowiedzi.
a jego ciało było pełne wrzodów. Ale Job powiedział: Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Pokorna postawa wobec Boga. Nie zgrzeszył, nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Bogu. To jest właśnie przykład wspaniałej postawy w stosunku do Boga. Do przeciwności, które każdy z nas w życiu przechodzi. Kolejny przykład pokory, a zarazem pychy, gdzie w jednym obrazie zderzają się te dwie postacie. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. To jest właśnie postawa dwóch ludzi. Człowiek, który się wywyższał, faryzeusz, kasta specjalna, oni się czuli nad ludzie prawie, że ludźmi pogardzali. Byli bardzo religijni, o to trzeba im przyznać. Byli bardzo religijni, ale ta religijność doprowadzała ich do pogardy. Tak jak stanął ten grzesznik, to ten grzesznik w ich oczach był niżej od nich. Niżej. To był bardzo zły człowiek. I Bóg jak patrzy na to? Człowiek by patrzył, tu jest zły, tu jest dobry. Ten dobry to jest taki plus, a ten zły jest minus, bo to grzeszny człowiek jest. Ale Bóg patrzy na człowieka całkiem inaczej. Kolejny przykład związany jest w czasach już starożytnych o królu Nabuchodonosze, który zbudował wielki Babilon. I ten król się pewnego dnia odezwał: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? A po upływie dni ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu, gdy znów rozum mi powrócił. Wtedy błogosławiłem Najwyższego, żyjącego wiecznie, chwaliłem, wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. Wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał Jego rękę i powiedział: co czynisz? Teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę, wywyższam, wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie Jego dzieła są prawdą i Jego ścieżki są sprawiedliwością. Ty zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Nabuchodonozor w pewnym momencie urósł wielką pychę. To w pierwszej części to jest powiedziane. I ta pycha została strącona aż do najniżej, jak można było. Jakieś postradanie zmysłów, jak zachował się jak zwierzę. I ta jego postawa, która była pełna pychy, doprowadziła go do olbrzymiego upadku. Z samej góry
drabiny społecznej, spadł na sam dół. I dopiero po wielu latach oczy mu się otworzyły, że Bóg pysznych może poniżyć. Nie wszystkich poniża, ale pysznych. Tu dał taki Bóg przykład na Nabuchodonozora. Szczegóły są opisane w Księdze Daniela, 4 rozdział. Kolejne roztwarzania mówią nam, jak Pan Jezus uczy ludzi, jak być pokornym. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Tu jest przykład, jak dziecię. Dziecię jest pełne ufności, wiary dla swoich rodziców. Uważają, że rodzice chcą najlepiej dla nich. I my przyjmujemy Królestwo Boże jak dzieci. Następnym wersetem jest: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Był czas nieświadomości, a teraz bądźmy dziećmi umiłowanymi, dziećmi światłości. Bóg traktuje nas jako nasze, jako swoje dzieci. Do Boga zwracamy się: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święci imię Twoje. Bóg jest naszym Ojcem, my jesteśmy Jego dzieci, dzieci światłości. Że te dzieci mają postępować właściwie. Kolejny przykład Chrystusowej pokory było umywanie nóg. W czasie wieczerzy pańskiej, ostatniej wieczerzy paschalnej, Chrystus umył nogi. Apostoł Piotr bardzo bronił się tego, bo uważał, że to jest taka najniższa funkcja dla człowieka, że każdy oczekiwał, że ktoś to z najmłodszych umyje te nogi. I Chrystus powiedział: jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy, winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak wam uczyniłem. Mało kościołów praktykuje ten wspaniały obrząd z okazji ostatniej wieczerzy, wieczerzy pańskiej, umywanie nóg, kiedy to bracia braciom, siostry siostrom umywają nogi. Jest to pewien obrządek pokory, ale i też jest też i nie tylko w rzeczywistości wykonujemy ten obrządek, ale i też symbolicznie. I wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Wiele osób mówi: nie, ja jestem na takim stanowisku, że ja nie mogę się tak poniżyć. Nie mogę się tak poniżyć. No nie mogę tego papierka podnieść. No nie, to jest wielka, wielka pycha człowieka czasami ogarnia. I ostatni slajd. Przykład pokory Jezusa w Getsemane. Jezus zwraca się do swojego Ojca: Ojcze mój, jeśli nie można mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Chrystus Pan, chociaż był Mesjaszem, tutaj na ziemi nauczył nas swoim własnym przykładzie: nie moja wola, ale niech się Twoja wola stanie.
nie to, co ja sobie wyobrażam, ale to, co Bóg sobie wyobraża. To jest bardzo ważne. I zdajmy sobie całkowicie sprawę z tego, że Bóg jest naszym najważniejszym odnośnikiem naszego życia. Nie to, co pastor jakiś starszy zboru, jakiś ksiądz powiedział, albo to ksiądz powiedział, albo to pastor powiedział. Nie, ale co Bóg powiedział na to. Nie wola tego człowieka się staje, ale moja wola się staje. Kończąc, serdecznie dziękuję za wysłuchanie Słowa Bożego, które mówi na temat pokornej postawy. Tu się tego uczymy całe życie. I niech Pan Bóg nam pomoże w tym, abyśmy chodzili pokornie na tej ziemi. Niech Was Wszechmogący Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Zapraszam na kolejny wykład, który już wkrótce się ukaże. Ósmy już, podążanie za światłem reformy zdrowia. Dziękuję bardzo.